No dzień dobry, moje kochane byki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie będzie dotyczyć oczywiście przyszłego tygodnia, czyli od 24 do 30 maja 2021 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. Przypominam, że na chwilę obecną nie robię czytań prywatnych, pamiętajcie o tym. I zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony na Facebooku, link jest w opisie pod filmem. No i zachęcam również do zostawienia łapki w górę, jeśli macie ochotę. Zostawcie również komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zostańcie z nami na dłużej. Zachęcam. Dobra, drogie byki. Wasza energia ogólna w nadchodzącym tygodniu. Co miłego się przydarzy? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca, finanse i rada. Dobra. I jeszcze jedna karta opieki. Kuńcza dla moich byków. No dobra. Szybko poszło, wiecie? Upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Tak jest, drogi byku. Zasługujesz na własne życie. Dobra. Biorę swoją talię dopowiadającą i lecimy z Waszym czytankiem. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. O, paść był ław. Jakaś nowa ścieżka do eksplorowania. Paść buław może świadczyć o jakiejś nowej pasji, o jakiejś nowej drodze w życiu. Coś bardzo takiego ekscytującego, co rozbudza w Was ten taki ogień do działania, taką chęć, taką właśnie pasję, energię, tak? Tak jak mówię, to może być albo nowa praca, albo jakiś nowy projekt, albo nowa pasja w życiu. To może być nowa osoba, albo coś, nie wiem, w domu. Będziecie upiększać chałupkę albo coś dla dzieci. Także to może być coś nowego, z czym nie mieliście wcześniej do czynienia, tak? Paść buław też może świadczyć o jakiejś wiadomości właśnie, która do Was przyjdzie w nadchodzącym tygodniu, która rozbudzi Was taką ciekawość do eksplorowania właśnie tej nowej ścieżki w życiu. Dobra. Co miłego się wydarzy w takim razie? Zobaczmy. Król mieczy. Po pierwsze możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Ktoś może starszy od Was, ktoś bardzo konkretny, logicznie myślący. Można pozór chłodny, ale to jest tylko taki zewnętrzny chłód, tak? Bo ta osoba przeszła dużo w swoim życiu, może tak nie lubi okazywać emocji, jest bardziej taka właśnie zdystansowana. Ale na pewno jest takim wsparciem, jeśli chodzi o różne sprawy, jest bardzo inteligentna, bardzo mądra, dobrze, jest dobrym strategiem, dobrym szefem, dobrym mentorem, tak, nauczycielem, kimś, kto zawsze Was pokieruje, tak, kto podpowie, od czego się odciąć, a w co zainwestować, w co pójść, tak, na przykład. Także to może być ktoś z Waszego otoczenia. Jeżeli to nie jest osoba z Waszego otoczenia, kochani, to może być Wasza energia w tym tygodniu, że będziecie tutaj układać sobie plan, strategię nad jakąś właśnie nową ścieżką, nowym pomysłem, w co zainwestować, jak to zrobić, tak. Może emocjonalnie odetniecie się na przykład od partnera, partnerki, czy jeżeli jesteście singlami, może niekoniecznie będziecie mieli ochotę teraz na jakieś romanse, tak? Tylko bardziej tutaj strategia, plan, działanie i takie rzeczy, tak? Także bardziej tutaj na chłodno podchodzić, wyciszacie emocje, cokolwiek by to nie było, wyciszacie swoje emocje i bardziej skupiacie się na logice, tak? Na rozumie, tak? Dobra, zobaczmy tego króla mieczy, kto to jest. I co jeszcze nam tu więcej powie ten nasz król mieczy? Dziewiątka kielichów, coś jeśli chodzi o spełnienie marzeń, kochani. Także to może być jakaś nowa ścieżka w życiu, która doprowadzi Was do spełnienia marzeń i tutaj wyciszacie emocje, bo już czujecie, że tak wiecie, już tupiecie nóżkami coś bardzo, bardzo czegoś chcecie, ale wyciszacie te emocje, bo wiecie, że to będzie na plus w tym momencie, żeby podejść na chłodno do sprawy, jak to rozwiązać, tak? Być może właśnie pytacie się tutaj kogoś o jakąś konkretną sprawę, tak? Kogoś bardziej doświadczonego, kogo widzicie w takiej roli mentora swojego, takiego coacha, przewodnika, tak? Kogoś bardziej doświadczonego. No coś, jeśli chodzi o jakieś spełnienie marzeń, kochani. Może ta osoba się pojawi u Was i jest takim Waszym spełnieniem marzeń. Też tak może być, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Co jeszcze do tego? Zobaczmy. Co jeszcze?
Wisielec. Tu jest jakiś zastój. Zastój przed podjęciem jakiejś decyzji, zastój przed krokiem do przodu, tak? No chodzi o spełnienie waszych marzeń, także nie chcecie tutaj, tak wiecie, rychło wejść w coś, tak? Czy to jest nowy związek, czy to jest nowa praca, czy jakaś nowa pasja. Chcecie tak, żeby wszystko było poukładane, tak? Żeby nie było jakiegoś zrywu, takiego falstartu, o, tak bym powiedziała, żeby nie było tego falstartu. Także podchodzicie do sprawy na chłodno, patrzycie na sytuację z innej perspektywy, próbujecie znaleźć najlepsze rozwiązane, które doprowadzi Was do tego szczęścia i do tej stabilizacji i do tego, czego pragniecie. Coś jeszcze? Piątka kielichów. Wiecie co? Może Was blokować trójka kielichów na spodzie. Mogą Was blokować jakieś przeszłe doświadczenia. To bardzo dobrze o tym świadczy. Mogą Was blokować jakieś przeszłe doświadczenia przed podjęciem właśnie jakiejś decyzji, co doprowadzi Was do spełnienia marzeń. Wiecie co? Tak teraz pomyślałam, bo tutaj mamy tego króla mieczy, więc jeżeli jesteście w jakiejś toksycznej relacji, w związku, który Wam już nie odpowiada i zastanawiacie się, czy odejść, czy nie odejść, to też może być Wasza sytuacja, kochani, że myślicie o jakimś swoim spokoju, szczęściu, o jakiejś nowej ścieżce, być może odcinając się od partnera, z którym obecnie jesteście, tak? No ale tak, blokuje Was przed podjęciem decyzji, blokuje, tak? Jakaś sytuacja z przeszłości. Jeżeli jest to miłość, to blokuje Was może obawa przed zranieniem kolejnym, tak? Może kiedyś dostaliście po tyłku od kogoś i blokujecie się, nie chcecie podjąć konkretnej decyzji przez, czy wejść w ten związek, w tą relację, tak? Bo zostaliście zranieni w przeszłości i boicie się, że to się powtórzy, tak? Tak, dlatego tutaj staracie się nie śpieszyć, wyciszyć te swoje emocje, spojrzeć na sprawę z innej perspektywy i zobaczyć, jak to wszystko się potoczy. Z jednej strony to jest dobre, tylko nie pozwólcie, żeby strach przed powtórzeniem się czegoś z przeszłości blokował wasze szczęście, bo to szczęście do was idzie. Na spodzie macie trójkę kielichów, tak? I królową pentakli. Patrzcie, piękne karty, które mówią o świętowaniu, radości, o stabilizacji i bezpieczeństwie. Także cokolwiek, kochani, to jest, szykuje się coś pięknego dla Was. Czy to jest jakiś nowy projekt, nowa praca? Może w przyszłości zostaliście zwolnieni, albo już byliście posiadaczami jakiejś firmy, działalności, czy czegokolwiek tam pragnęliście i coś Wam nie wyszło, tak? I teraz strach, że ta sytuacja się powtórzy, blokuje Was przed podjęciem jakiejś decyzji, żeby pójść krok naprzód, kochani, tak? No, ja Wam nie będę mówić, tak, co macie robić, ale tutaj perspektywa jest piękna. Chodzi o Wasze spełnienie marzeń. I to, co jest na spodzie, to jest Wasza stabilizacja, Wasze bezpieczeństwo, świętowanie, radowanie się, cieszenie z wymarzonego właśnie sukcesu, tak? Czy to jeśli chodzi o relacje, związki, czy jeśli chodzi o pracę, finanse, czy jakikolwiek inny aspekt w Waszym życiu. Także tu macie piękne karty. Jeżeli potrzebujecie czasu, żeby jeszcze przemyśleć pewne sprawy, bo jakiś strach, jakieś lęki Was blokują, dajcie sobie tyle czasu, ile potrzebujecie. Oczywiście, że tak. Tylko nie pozwólcie, żeby strach blokował Was przed tym spełnieniem, które do Was idzie. Tak? Tylko o to Was proszę. Dobra. Na co uważać w takim razie? Śmierć. Uważajcie albo na jakiegoś skorpiona w swoim towarzystwie, albo uważajcie na zmiany. Zobaczmy. Czekajcie, najpierw sobie dołożę karty, bo nie wiem, jak to ugryźć, bo ewidentnie za tą śmiercią jest dwoje drzwi, tak? Jedne są już zamknięte, drugie się otwierają, tam widać światło. Także jest jakaś nowa ścieżka przed Wami, jakaś nowa możliwość, ale trzeba odciąć się od czegoś, albo z przeszłości, albo od starej pracy, albo od jakichś swoich przekonań, od jakichś strachów, lęków, albo od jakiejś osoby, tak? Od czegoś się trzeba odciąć. Jest konieczna jakaś transformacja. Więc dlaczego tu jest ostrzeżenie? Zobaczmy. Rycerz mieczy. Okej, już wiem, kochani. Tu macie króla mieczy, tak? Król mieczy jest dojrzały, doświadczony. On nie podejmuje pochopnych decyzji. I wydaje mi się, że to Wy jesteście w takiej energii. A tu jest ostrzeżenie przed pochopnymi decyzjami. Rycerz mieczy ma dużo werwy, dużo działania. On bierze swój miecz, idzie walczyć o swoje. Ale on nie myśli.
to znaczy nie myśli. Nie myśli tak jak król mieczy, tak? Król mieczy planuje, ewentualnie układa jakąś taką strategię, co jeśli nie wyjdzie, układa plan B, C, D i tak dalej, tak? Przewiduje pewne aspekty. A rycerz mieczy, o, na łeb, na szyję leci, o, on idzie z mieczykiem wojować tam, odetnie się od tego, odetnie się od tamtego, bo on jest samodzielny i on nie potrzebuje swojego wojska, on sobie ze wszystkim poradzi. Także, kochani, uważajcie też na taką energię, ale jakoś nie widzę, żebyście byli w takiej energii, no ale może część z Was gdzieś tam będzie chciało coś szybko odciąć, szybko coś zainwestować, szybko pójść w jakąś nową ścieżkę, także uważajcie, żeby to wszystko było przemyślane, zanim faktycznie podejmiecie jakieś działanie, jakąś decyzję, tak? Piątka buław, kochani. I na spodzie mamy asa mieczy. Uważajcie też na konflikty. Jeżeli jest w waszym otoczeniu ktoś młodszy albo ktoś mniej doświadczony, właśnie z trygonu powietrza, czyli bliźnięta wagawodnik, bądź ktoś spod znaku skorpiona, bądź tutaj te buławy, czyli baran, lew, strzelec, ale jakoś tak mniej to czuję. Bardziej bym powiedziała ten znak powietrzny, ewentualnie skorpion. Jeżeli jest ktoś w waszym otoczeniu, kto będzie was tak podjudzał, bym powiedziała, do działania. Weź, przestań, za dużo myślisz, daj sobie spokój, w ogóle weź, działaj, rób coś tam i tak dalej, i tak dalej. To, kochani, powiedziałabym, że słuchajcie siebie, nie słuchajcie tej osoby w jakiś sposób. To znaczy nie słuchajcie, no wiecie, podchodźcie do tego z dystansem, bo mogą się stworzyć jakieś niepotrzebne kłótnie z tą osobą. To może być ktoś bliski, komu ufacie, tak? Ale kto jest taki właśnie, no co działam i w ogóle tam z tym swoim mieczykiem i nie myślę, tak? I może mieć na was taki wpływ, że będzie was tak właśnie podjudzać, że dawaj, działaj, rób, w ogóle na co czekasz, w ogóle na czym ty się zastanawiasz, weź, atakuj, tak? A wy jednak będziecie w takim trybie, nie, muszę sobie tam przemyśleć i może powstać jakaś niepotrzebna kłótnia właśnie z tego tytułu. Także uważajcie, żeby nie wdawać się w dyskusję, niech se gada, wy znacie swoją prawdę, znacie swoją prawdę. As mieczy, jest ten pomysł, jest prawda, jest klarowność, wy macie tą klarowność myśli, mimo że gdzieś tam jakiś strach blokuje was przed pójściem do przodu, macie tą klarowność, macie ten pomysł, macie tą jasność umysłu, a propos właśnie jakiejś współpracy albo pracy nad jakimś projektem, albo nad jakimś rozwojem swoim, tak, albo nad jakąś sytuacją miłosną, tak, to też jest jak najbardziej praca. Także tego się, kochani, trzymajcie, nie pozwólcie, żeby inni mieli jakiś wpływ na was, tak. Dobra, co w miłości w takim razie zobaczmy? Siódemka kielichów. Albo ktoś tu będzie bardzo rozmarzony a propos miłości, albo ktoś tu będzie miał wiele opcji do wyboru. Siódemka kielichów i nie będzie wiedział, na co się zdecydować. Na co? Na kogo? W tym momencie chyba. No, byki. Dużo osób się koło was kręci, co? Zobaczmy tą siódemkę kielichów, o co tutaj chodzi. Sprawiedliwość. Może jakąś wagę macie w swoim otoczeniu? Dwójka miecza. I rycerz pentakli, kochani. I znowu siódemka kielichów na spodzie. O, kurczę. Wiecie, co wam powiem? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, kochani, dla tych, którzy są w stałych związkach, bo tutaj sprawiedliwość może oznaczać właśnie dosłownie małżeństwo, stabilizację, taką równowagę w związku. Może się, kochani, pojawić ktoś na horyzoncie, kto troszeczkę zburzy tą waszą równowagę w tym związku. Jeżeli faktycznie to jest ktoś, od kogo chcieliście się odciąć, no to ta nowa osoba może być tylko pretekstem do rozstania, tak wam powiem na marginesie. Ale może pojawić się ktoś z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec, kto... No, powiem wam, że tutaj was bardzo zainspiruje do działania. To będzie ktoś nowy, z kim nie mieliście do czynienia. To może być ktoś z trygonu również ognia, baran, lew, strzelec. Tutaj nam się lew pojawił. Ktoś, kto będzie się wykazywał ogromną charyzmą. Ktoś, kto będzie taki bardzo ognisty, pasjonujący. Całkowicie różny może od osoby, z którą teraz macie do czynienia albo mieliście wcześniej do czynienia, tak? Jeżeli nie jesteście w stałej relacji. Ale pojawi się ktoś, kto będzie taki jak ten lew tutaj, tak? Taki naprawdę, o Jezu, no, że kolana wam zmiękną, no co wam będę tutaj dużo gadać, nie? Także pasja będzie na pewno na wysokim poziomie. I tutaj możecie się zastanawiać właśnie, kogo wybrać, co zrobić w tej sytuacji, tak?
No właśnie, no co wybrać, kogo wybrać? No kogo wybierzecie, tego wybierzecie, ja wam nie będę mówić, kogo macie wybrać, kochani, to są wasze decyzje, tylko mówię, że może się pojawić taka opcja. I powiem wam, że ta nowa opcja, która się pojawi, nie będzie tylko, nie będzie tylko taką pasjonującą przygodą. Ta osoba może mieć wobec was jakieś konkretne plany na przyszłość i widzieć was jako osobę, w którą będzie chciała zainwestować. Tu są porządne oferty, że tak powiem. Rycerz Pentakli. Zero pośpiechu, ale konkretna, stabilna oferta. Także jeżeli myślicie, że to jest tylko romansik, seksik i nic więcej z tego nie wyjdzie, to wam powiem, że możecie się mylić, kochani, z tym rycerzem pentakli. Dla tych, którzy są totalnie singlami i nie mają nikogo, kochani, to tutaj możecie mieć również wybór dosłownie pomiędzy jakąś wagą, zodiakalną wagą, albo wybór pomiędzy kimś z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec, tak? Obie bardzo stabilne osoby, obie stabilne energie, obie bardzo przyciągające energię do was, tak? No i tutaj też właśnie będziecie musieli podjąć jakąś decyzję, albo w kogo zainwestować, albo w kogo nie zainwestować, tak? Wydaje mi się, że na chwilę obecną tutaj jesteście też troszeczkę zablokowani, jeśli chodzi o serduszko, tak? Nie będziecie chcieli podjąć od razu jakiejś decyzji. Będziecie na zasadzie tu spotykać się troszeczkę z jednym, troszeczkę z drugim i zobaczycie, jak to wszystko pójdzie, tak? Nie będziecie dawać za dużo od siebie, będziecie obserwować, no i zobaczycie po prostu, jak to dalej pójdzie, tak? Jak to się rozwinie. Winie, tak? Kto bardziej gdzieś tam zdobędzie te wasze emocje, uczucia i kto przedstawi wam lepszą po prostu ofertę. Tak to bym powiedziała. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Czwórka kielichów. Powiem wam tak, kochani, wydaje mi się, że ktoś z waszych znajomych, bliskich, ktoś z rodziny może mieć jakiś problem, jakąś sytuację do rozwiązania, jakąś sprawę do rozwiązania, ale niekoniecznie widzieć wyjście z tej sytuacji. Tu może wy przyjdziecie z jakimś pomysłem, który oświetli drogę dla tej osoby, tak? Bo ta osoba skupia się na tym, co jest przed nią, a może nie dostrzegać jakiejś bardzo fajnej opcji, oferty, która by rozwiązała jej ewentualne problemy. To mogą być problemy miłosne ze względu na to, że są to kielichy, ale to może być tak naprawdę każdy inny aspekt w życiu. Zobaczmy tą czwórkę kielichów. Mamy świat odnośnie zakończenia czegoś albo wyjazdu za granicę. Tak mi to wygląda. Patrzcie, sąd ostateczny. Ta osoba zdecydowanie coś kończy. Jakiś ciężki etap, zaczyna coś nowego. Czekajcie, dołożę jeszcze jedną kartę i już wam powiem, bo mam dwie opcje w głowie. Królowa kielichów. To może być ktoś właśnie typowo z trygonu siła na spodzie. Ktoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, którego macie w swoim otoczeniu. I ta osoba albo kończy jakiś związek w tym momencie i może mieć takie zawirowania na zasadzie, że już nigdy więcej nie pozna kogoś do miłości, że nie jest warta czegoś, albo że sobie finansowo nie poradzi. Jeżeli są tam dzieci, to może też tak myśleć, o Boże, ja, nie wiem, zostanę sama z dziećmi i sam z dziećmi i jak ja sobie poradzę z tym wszystkim, bo tu tyle obowiązków, a jeszcze pracuję, a pranie sprzątanie, a szkoły, a zajęcia dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Także ta osoba zdecydowanie tutaj kończy. Może być w trakcie jakiejś sprawy sądowej, bo tutaj mamy ten sąd ostateczny, i zakończyć jakieś właśnie sprawy odnośnie na przykład właśnie miłości, tak? I będzie potrzebowała waszego wsparcia, waszej siły na tej nowej ścieżce w swoim życiu, tak? Będzie potrzebowała takiego zapewnienia z zewnątrz, takiego wsparcia z zewnątrz, że sobie ze wszystkim poradzi, że ma wystarczająco w sobie siły, ma wystarczająco w sobie odwagi do działania i do podjęcia jakichś nowych kroków, tak? Nowej ścieżki w życiu, że da sobie ze wszystkim radę, tak? I to wy możecie być taką wspierającą osobą dla tej osoby. Ale ta osoba może też kończyć jakąś sytuację finansową. Jeżeli były jakieś problemy finansowe ze strony tej osoby, ta osoba może myśleć o zakończeniu dotychczasowej pracy, w której jest, i na przykład jakimś wyjeździe za granicę. Tak mi to wygląda też. To też będzie dla niej coś nowego, nowa ścieżka. Ale ta ścieżka może
pomóc jej właśnie w budowaniu jakiejś stabilizacji po jakimś rozczarowaniu, tak? W odzyskaniu też pasji w życiu. Także kochani, cokolwiek by to nie było, no mówię, ta osoba będzie potrzebować na pewno waszej miłości i waszego wsparcia na tej nowej drodze, na tej ścieżce, żeby ją, tak wiecie, poderwać, popchnąć troszeczkę. Tak, tak, poradzisz sobie, wszystko będzie dobrze, nie martw się, jesteś cudowny, cudowna, ja w ciebie wierzę, tak? Dobra, zobaczmy pracę w takim razie. Królowa buław, byki, jak ogniście u was. No, widzę, że jest coś, pracujecie nad czymś, albo to jest jakaś nowa praca, albo jakiś nowy projekt, albo właśnie nowa jakaś ścieżka. Albo jesteście w pracy jakiejś jednej konkretnej, która daje wam ten ogień do działania, która jest jednocześnie waszą pasją, w której dużo się dzieje, ale w której pięknie sobie radzicie jako królowa buław, że może to być jakieś stanowisko kierownicze, że właśnie siedzicie tutaj wyżej z tym swoimi kwiatkami i tam dyrygujecie, ty robisz to, ty robisz tamto, ty robisz tamto, dziękuję, do widzenia, szefowa jest zadowolona, tak? Coś na tej zasadzie. Ale na pewno tutaj jesteście bardzo doceniani za swoją pracę, za swoją odwagę, za waszą chęć do działania i za to, jak sobie radzicie z ewentualnymi problemami, tak? Zobaczmy tą królową buław. Arcykapłanka, kochani. No, kierujecie się na pewno intuicją w swojej pracy. Wykazujecie się ogromną takim nosem do pewnych spraw, tak? Potraficie wyczuć, gdzie jest jakaś szansa na ewentualny zarobek, podniesienie swoich kwalifikacji, gdzie wyniuchać jakiś problem. Także tutaj bardzo mocno jesteście tacy właśnie intuitywni, tak? Ewentualnie ta arcykapłanka może świadczyć o tym, że coś jest jeszcze przed wami ukryte, czego nie widzicie do końca, tak? Jakiegoś pełnego obrazu sytuacji. To też, jeżeli podpisujecie jakieś papiery, jeżeli podpisujecie jakieś umowy czy cokolwiek, to też sprawdzajcie wszystko drobnym druczkiem. Tak na marginesie. Co jeszcze? No, rycerz kielichów, kochani. No, coś tu was ciągnie. Na spodzie mamy tą śmierć, kochani. Ósemka kielichów, dwójka kielichów. No właśnie. No wiecie co, wydaje mi się, że tutaj czeka was właśnie jakaś całkowicie nowa ścieżka zawodowa. Mamy dwie karty mówiące o zakończeniu, odejściu, transformacji, tak? Tu była ta transformacja, tak? Także może faktycznie gdzieś tam zabieracie się za coś nowego. Odchodzicie ze starej pracy albo ze starego modelu pracy, od swoich jakichś starego podejścia, schematu działania czy czegokolwiek, dzięki czemu właśnie tutaj rozbudzają was się te emocje, może bardziej właśnie słuchacie swojego głosu intuicji, przez co tutaj otwiera się jakaś nowa szansa na współpracę, tak? Pamiętajcie też, kochani, żeby się nie przepracowywać, żeby dać sobie też czas na jakiś relaks, odpoczynek, tak? No ale kochani, tutaj macie tą trójkę kielichów, czyli będzie szansa na świętowanie, na celebrowanie jakiegoś swojego sukcesu. Rycerz kielichów, no tutaj jest, no mówię, jakaś nowa ścieżka, coś dzięki czemu wasze serduszko się otwiera na to coś nowego. Po jakimś ciężkim rozczarowaniu, jakąś współpracą być może. No, powiem wam tak, kochani, jeżeli jesteście w trakcie szukania pracy albo jakaś nowa ścieżka się przed wami otwiera, może jeszcze nie widzicie do końca pełnego obrazu sytuacji, ale ta współpraca z kimś być może, z kimś, kogo znacie bądź kogo nie znacie, coś nowego, co tu się dla was otwiera, czego możecie nie do końca dostrzegać albo tak na zasadzie, no mogę w to iść, ale w sumie nie wiem, takie może być takie podejście, kochani. To będzie wymagało właśnie od was tej energii królowej buław, ponieważ mamy tutaj tą ósemkę buław, więc będzie się dużo działo, będzie duży przepływ informacji, duża komunikacja, dużo działania, dużo rozjazdów, wyjazdów, spotkań, tak? Wszystkiego takie. Będziecie cały czas w ruchu, więc dlatego potrzebujecie ten czas też dla siebie, żeby odpocząć, żeby się nie przepracować w tym momencie. No ale patrzcie, co jest tutaj. Cesarzowa. Tu jest szansa na rozwój, szansa na wzrost, na obfitość, na dobrobyt, na finanse, o jakich nie śnicie, na budowanie swojego imperium, na wykazanie się właśnie kreatywnością, na podniesienie swoich kompetencji i na pokazanie światu, z czego jesteście zrobieni.
To jest wasza karta, drogie byki, którą notabene dziejecie z wagami, ale to jest wasze czytanie, więc to jesteście wy. To macie przed sobą, to macie do osiągnięcia, o ile odważycie się pójść w coś nowego tutaj i zadziałacie, kochani. Zadziałacie. Przy arcykapłance to też bym powiedziała, także jeżeli faktycznie to jest jakaś nowa praca, nowy projekt, nad którym pracujecie, to też żeby za bardzo nie paplać ozorkiem dookoła, tak? Zachowajcie po prostu pewne sprawy dla siebie, bo może być ktoś, kto niekoniecznie wam tutaj dobrze wróży i będzie próbował coś tutaj pokombinować, żeby wam się nie do końca ułożyło. Także to tak na marginesie. Dobra, moi drodzy, rada dla was. Diabeł. Rada. Diabeł. Sięgać po swoje plany, nie bać się działać, skupić się na finansach. To tak. Skupić się może też troszeczkę na tej swojej seksualnej stronie, może ją troszeczkę zaniedbaliście. Także na przyjemnościach po prostu. Tak bym powiedziała. Skupić się na przyjemnościach. No ale tak diabeł jako rada to też bym powiedziała właśnie nie manipulować innymi, nie wywierać wpływu na innych, skupić się na sobie, nie wykorzystywać innych, tak? Mówić prawdę. Jeżeli macie jakieś uzależnienie, jakieś toksyczne zachowanie, jakieś takie tego typu problemy, to może warto by było w tym tygodniu gdzieś tam się skupić również na ich poprawie, tak? Jeżeli są jakieś uzależnienia, to jest dobry moment, żeby je rzucać. Zwłaszcza, kochani, po 26 maja. 26 maja mamy pełnię, później księżyc przychodzi do nowiu, więc maleje, więc to jest bardzo dobry okres na rozstawanie się z czymś, co wam nie służy, tak? Z nałogami, ze zbędnymi kilogramami, z niezdrową dietą, z osobami, które wam nie służą. To jest bardzo dobry czas na po prostu zostawianie czegoś za sobą. Może o to chodzi w tej radzie karty diabła, tak? Dobra, to by było na tyle, drogie byki. Życzę wam cudownego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Pa, pa.